Okej, siemano wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. To jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w The Last of Us. W poprzednim odcinku uciekaliśmy przed żołnierzami wraz z Ellie i dowiedzieliśmy się, że Ellie może oddychać w skażonych terenach, mimo tego, a raczej bez maski może oddychać w takich terenach i doszliśmy do tego miejsca i kierujemy się do Billiego, abyśmy zdobyli samochód, w którym będziemy prawdopodobnie uciekać z tego całego terenu. Dobra, i tak nic nie zdziałasz, cofamy się. O, zdziałasz coś w takim razie. That's such a good idea. Well, I can't boost you up. How else are we gonna get over there? All right, come here. Give me your foot. Now listen, you just open it, okay? Nothing else. Sure thing. Easy, easy. No świetnie. Czyli nadaje się jednak do czegoś. Jesteśmy w jakiejś małej mieścinie. Ogółem w jakiejś zadupie. Then we go find Tommy. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. He know where to take you. Okay. He lives far from here, which is why we need the car. Nim dostaniemy się do Billiego, lepiej pozbierać wszystkie z rzeczy takie jak na przykład złom. Alkohol by nam się w sumie przydał. O, suple. Gnomes. Yeah, those are gnomes. Man, I had an art book filled with these. I thought they were super cute. Not fairies, though. They creep me out. Sprawdzam, czy nie ma nic w tych gnomach ogrodowych. Albo poczekajcie, może kokaina będzie. Przesuń się, Eli. Może coś będzie w tym. Lipa. A już myślałem, że znajdziemy kilo kokainy. Albo jakieś ekstazy, czy coś tego typu. Ten sklep wygląda mi podejrzanie, jeszcze drzwi otwarte na oścież. Podejrzanie to wygląda. Na początku lepiej zobaczmy, czy nie ma nic dookoła. Tutaj są pustki. Tutaj też chyba nic nie ma. Dobra, no to co, spróbujemy wejść do tego sklepu. Evacuate to where? Rethink quarantine zone. See, some places got a heads up before the infection showed up. Most didn't. Man, must be hard. Leaving all your stuff behind like that. That ain't the hard part. Coś tu chyba słyszałem, jakiegoś potwora zarażonego czy coś. Coś słyszałem tutaj. Would you play this before? No. But I had a friend that knew everything about this game. Apparently, there's this character called Angel Knives who'd... What was it? She'd punch a hole through your stomach before kicking your head off. I'm never a big fan of these things. I wish I could play it. Może sprawilibyśmy jej przyjemność i
spróbowali jakoś odpalić to. Z tego co widzę, to chyba dupa z tego wyjdzie. Więc idziemy dalej. Przed siebie. It's Bill's handiwork. As far as I know, it's just him. Nawet nie gadajcie mi, że on sam, jeden gościu sam żyje w mieście. O, tu jakaś pułapka jest. Założyłem nawet z daleka. Nie mówiłem? O, Nelly! What the hell was that? That would be one of Bill's traps. Your friend a bit paranoid, maybe? That's putting it lightly. What's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the cities. He knows how to find things. Oh man, you gotta. Well, let's hope we don't blow up your own plane. Just watch your step, you'll be fine. W sumie za jeden nóż 15 sterydów opłacało się. Jakiś tam złom. See that wire? Stay underneath it, okay? Just keep your head low and you'll be fine. All right. Szkoda, że nie da się rozbroić tych pułapek. Na pewno by nam się takie coś przydało. No ale pewnie za jakiś czas będziemy mogli sobie własne takie robić. Tu byliśmy, tak? Tu jest, nie wiem co to jest, nie interesuje mnie. Tu jest coś ciekawego. Notatka od Boba. Znowuż mamy jakąś kombinację do jakiegoś sejfu, tylko pierdolę wie, gdzie tu mogą być jakieś sejfy. Jeez, Bill good with a bow? I reckon he is. Coś pisze na ścianie. You will be shot on the site. On site. O, ktoś się tutaj musiał smażyć w takim razie na tym fotelu. Let me use that. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed, cover each other. I don't think so. Nie wiem czemu Joel tam nie chce. O, dobrze, właśnie o to mi chodziło. Chciałem tutaj zejść, aby dowiedzieć się czegoś, co sam tu nie znajdziemy. Chujnia z grzybnią. Chociaż nie. O kurde, strzelanie z tego łuku będzie wymagające w takim razie. It's all clear, come on up. Apteczek sobie więcej poróbmy. Kurde, alkoholu nie ma wystarczająco. Ale nożyki nam się przydadzą za to. No to co, skaczemy? Nie skaczemy? Co jest grane? No skaczemy, Eli. Albo i nie skaczemy. Skaczemy czy nie skaczemy? Skaczemy czy nie? No zdecyduj się.
Ja jestem gotowy. Ej, no co jest grane? Nie gadaj mi, Eli, że będziemy tak tu stać. Kurde, co jest grane? Co mi z tego łuku? Masz jakiś pomysł? Trzeba się tylko rozpędzić i skakać. Tu nie ma dużo roboty. Ale co, o czemu ona nie chce tam przeskoczyć? Ona się tu na coś patrzy. Czyżbyśmy mieli coś tutaj do roboty? Nie. To jednak nie to. Dobra, zejdźmy. O, tak. A, dobra. Trzeba było tak od razu. Zapomniało mi się o tej belce totalnie. Okej, spoko. Co jest, klikasz? Dwa strzały i pada. Bill ain't exactly the most stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? I understand. We gotta be clear on this. He don't take too kindly to strangers. All right. Bill's a good guy. He just definitely needs some time warming up to you. That's all. Coś mi się zdaje, że tu będzie jakaś akcja z tym Willem na pewno. Coś mu się nie spodoba w Eli. Mam jakieś takie przeczucie dziwne. Albo jakimś trafem wyjdzie to, że Eli jest zakażona. Ale zobaczymy za chwilę. Już chyba niewiele drogi nam zostało. I want to see what we can find. You're gonna find my body when I die from a heart attack. Don't worry. I got this. O kurde. That thing scared the shit out of me. Well, while we're here, let's search the place. Świetny ten sprzęt jakiś. Rachel. You think they ever found each other? How the hell would I know?
Well, I'd like to think they did. To był jakiś list pewnie kochanków od siebie, jakiejś pary raczej, na temat tego, że mieli się spotkać w strefie kwarantanny. No, ale pewnie się nie spotkali, znając życie. Let's get the hell out of here. Przez to nawet najlepiej nie przechodzić. Jakieś kolejne miny, tym razem chyba jakieś przyczepne. Albo... Oh, shit. This thing's kind of awesome. There's one way to do it. See that? Get back. Wow. Ja nic nie zauważyłem. Serio, nie widziałem żadnej bomby. Eli sobie podśpiewuje. Przynajmniej próbuje się odprężyć od całej tej sytuacji, która ma tu miejsce. O kurde, co jest grane? Damn it, Bill. What just happened? Another one of Bill's stupid traps. There, that fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. O kurde, ten moment wygląda mi jak ten z Dead Space'a. To jest chyba drugi moment w grach, w którym wisimy tak do góry nogami i mamy odwrócone sterowanie. Streszczaj się, Eli, streszczaj się. Streszczaj się. Bo robi się coraz gorzej. Coraz mniej zabawnie się tu zaczyna robić. Nawet klikacze zaczynają tu przychodzić. Come on, you can do it. Eli, rozwiązuj, rozwiązuj. No rozwiązuj szybciej. O. Niedobrze, niedobrze. Mam nadzieję, że to nie zbili. O, maczeta. To ten z filmu.
Dobra, uciekamy. Kurde. A już cię zmaczę tą. Zaprzyjaźnić się, no to ten nie. Chciałem ich cegłą rozjebać. Dobra. Dobra. Uleczyłem się, nie uleczyłem się. Muszę się uleczyć pilnie. Kurde, no. Jak chamy z nich są. Muszę tego pilnie dokonać. Okej, udało się. Kolejny cham z głowy. Weźmy sobie baseball. Ale moment. No to wchodź, Eli. Wchodź, okej. Jezus Maria, co się dzieje? To je maczeta. Ten z filmu. Albo nie, a to Bill, dobra, pomyliło się. Ale będę mówił na niego maczeta. You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And oh. You can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is this some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel, go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. All right? Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. All right. Eli sobie zaczyna z nim zadzierać, pogrywać. Bardzo dobrze. Ten typ wygląda mi na jakiegoś dziwnego, ale miejmy nadzieję, że nam pomoże w zmontowaniu samochodu. Dobra, wiecie co, myślę, że w tym miejscu skończymy ten odcinek, bo na pewno on już trwa więcej niż pół godziny. Więc co, ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy szukać części do samochodu.
I to by było na tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Cześć.